Cześć, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w odcinku z cyklu Ostatnie chwile gwiazd. Dziś przed nami prawdziwa ikona. Freddie Mercury bowiem zapisał się w historii muzyki rozrywkowej świata. Wprowadzał nowe trendy, zdobywał uznanie krytyki i fanów. Zespół Queen ma do tej pory całe rzesze fanów. Artysta prowadził żywot prawdziwej gwiazdy. Nie lubił półśrodków i robił właściwie to, na co miał ochotę. Konsekwencją takiego postępowania była choroba i jego przedwczesne odejście z tego świata. Miał zaledwie 45 lat. Pogrążył w smutku fanów, ale także za sprawą jego choroby dał świadomość wielu ludziom na całym świecie, jak groźny jest wirus HIV, jak groźny jest AIDS. Choć sam początkowo wcale nie planował dzielić się ze światem swoim cierpieniem, w ostatnim momencie jednak zmienił zdanie. Jak wyglądały ostatnie chwile tej ikony rocka? Sprawdźcie. Był początek lat 80., kiedy na społeczność gejowską w Wielkiej Brytanii padł blady strach, który później okrążył właściwie całą ziemię. Zresztą ta choroba nie dotyczyła tylko środowiska homoseksualnego, ale początkowo tak uważano, ponieważ właśnie w tych środowiskach zaczęła się rozprzestrzeniać najszybciej. A ludzie zaczęli zapadać na bardzo tajemniczą chorobę, która prowadziła ich do śmierci. Wtedy jednak właśnie postrzegano to głównie jako chorobę gejów. Prasa rozpisywała się o gejowskich plagach, co niestety przyniosło jeszcze jeden bardzo zły skutek. Otóż ostracyzm społeczny względem środowisk homoseksualnych. Mijały lata, chorych było coraz więcej, leku nadal nie wynaleziono, za to coraz więcej ludzi wiedziało, czym jest AIDS. Choroba rozwijała się w wyniku zakażenia wirusem HIV. Freddie Mercury był prawdziwym królem życia. Status gwiazdy dotyczył jego naprawdę mocno. Nie ukrywał tego, że nie stronił od imprez, alkoholu i narkotyków. I mimo, że był tak rozrywkową i społeczną osobą, był równocześnie bardzo skryty i niewiele ludzi wiedziało, jaki jest naprawdę. Do dziś ma wiele sekretów. W przyszłości sekretem będzie także jego choroba, a także miejsce, w którym spoczął. Natomiast ten blady strach dosięgnął również Freddiego w 1987 roku, na wiosnę. Lekarze właśnie oblali mnie kubłem zimnej wody, powiedział podczas Wielkanocy swojemu partnerowi, Jimowi Huttonowi, czego dowiadujemy się z książki Freddie Mercury i ja. Pod wieloma względami wierzyłem w jakiś cud, na przykład błędną diagnozę. Nie bałem się o swoje zdrowie ani przez moment, tyle że od tej pory uprawialiśmy bezpieczny seks. Kilkukrotnie Freddie sugerował, żebym ja też zrobił test na AIDS, ale nie chciałem. Nie miałem też ochoty tłumaczyć mu powodów tej niechęci, a prawda wyglądała tak, że nie wiedziałem żadnego pożytku ze zrobienia sobie testu. Gdyby się okazało, że jestem nosicielem albo że już mam AIDS, z pewnością Freddie czułby się winny jako najbardziej prawdopodobny tego winowajca. A gdyby test wykazał, że jestem zdrowy, byłoby to równie nie fair wobec Freddiego. Zupełnie jakbym powiedział, widzisz frajerze, ja jestem w porządku. Liczyła się więc tylko opieka nad Freddim i czuwanie nad jego zdrowiem, pisał w książce partner Freddiego. W tamtym czasie jednak dla Freddiego ta diagnoza stanowiła właściwie wyrok śmierci. Nawet dla niego, mimo że Freddy przecież nie był szarym człowiekiem, zwykłym pacjentem, miał dostęp do najlepszego, najbardziej kosztownego leczenia. Ale tutaj nic by to nie dało, po prostu lekarstwa jeszcze nie wynaleziono. A choroba przekreślała szansę na wyzdrowienie każdemu porówno. Śmierć Freddiego była nieunikniona. Kwestią było tylko, jak długo zdołał utrzymać się przy życiu, podkreślał jego partner. I tak jak żył, tak postanowił odejść. W samotności, w ukryciu właściwie. Bo o AIDS wiedzieli tylko najbliżsi. I to ci naprawdę najbliżsi z jego otoczenia. Ale jednak w pewnym momencie media musiały się zorientować, że z muzykiem dzieje się coś złego. Po prostu zaczęło być to widać. Jego stan powoli zaczął się ujawniać na zewnątrz. Na grzbietach dłoni i lewym policzku pojawiło się kilka sporych czerwonych zmian. Te pierwsze znamiona zneutralizowano promieniami lasera i powoli się zagoiły, ale kuracja pozostawiała blizny, więc kiedy Freddy miał się pokazać publicznie, przykrywał ślady na twarzy makijażem. Zrobiła mu się bolesna, otwarta rana z boku prawej łydki. Leczyliśmy ją specjalnymi preparatami, żeby spowodować jej zaschnięcie, ale nigdy nie zagoiła się do końca, opisywał partner. Dlatego też z biegiem czasu Freddy'ego pojawiło
pojawił się zarost, również po to, by kamuflować wszystkie zmiany na jego twarzy. Ale nic nie szło ku lepszemu. Jego stan pogarszał się z miesiąca na miesiąc. Stawał się coraz szczuplejszy, nikł w oczach, miał problemy ze snem. Dożylnie zaczął przyjmować lekarstwa, a prasa przestała już silić się na półśrodki. W końcu The Sun napisało, że Freddie Mercury umiera. Podobno Freddim to wstrząsnęło. Tak bardzo zdenerwował się na tabloid, że zabronił komukolwiek z otoczenia kupowania go aż do końca jego życia. I chociaż wiem, że wiele osób wszystko widzi przez pryzmat pieniędzy i ponieważ wiele osób widzi wszystko przez pryzmat pieniędzy, myślę, że zaskakujące będzie dla nich to, że Freddie Mercury ukrywał ten stan, w którym się znajdował, również dlatego, że nie chciał, by płyty zespołu Queen nagle zaczynały być sprzedawane w wielkich ilościach tylko z tego powodu, że on kończy życie. Był prawdziwym artystą i zależało mu na tym, żeby ludzie kupowali płyty, kiedy chcą ich słuchać, a nie po to, żeby mieć je na pamiątkę po kimś, kogo już nie ma wśród nich. Choroba Freddiego trwała 4 lata. Te 4 lata przepełnione były ukrywaniem się, spekulacjami medialnymi, ale także bardziej przyziemnymi problemami dla osoby przewlekle chorej, ciągłymi badaniami, lekarstwami, bólem i cierpieniem. W końcu Freddie powiedział, że nie ma już na to ani siły, ani ochoty. W październiku, miesiąc przed śmiercią, Freddie i jego partner Jim spędzili wakacje w Szwajcarii, ale stan muzyka pogarszał się z dnia na dzień. W domu przebywali jego najbliżsi przyjaciele, którzy pomagali w opiece nad nim. Freddie zdawał sobie sprawę z tego, że to już koniec. Tym bardziej, że zdecydował się odstawić leki. W ostatnim czasie przyjmował tylko te przeciwbólowe. A jak przeczytałam w jednym z artykułów, co w sumie tak dość poetycko brzmi, ale bardzo dobitnie przedstawia to wszystko, co działo się już w ostatnich miesiącach artysty, wszystko to można by opisać przymiotnikiem ostatni. Ostatni singiel, ostatni klip, ostatni dzień życia. Freddie dopiero dzień przed swoją śmiercią, przed odejściem, zdecydował się potwierdzić to, co przypuszczali już prawie wszyscy. Potwierdzić medialne doniesienia i spekulacje. Przyznaje, że jest chory. W związku z domysłami, które pojawiały się w prasie w ciągu ostatnich 2 tygodni, pragnę potwierdzić, że zostałem przetestowany na obecność wirusa HIV i mam AIDS. Uznałem, że należy zachować te informacje jako prywatne, aby chronić osoby wokół mnie. Jednak nadszedł czas, aby moi przyjaciele i fani na całym świecie poznali prawdę i mam nadzieję, że wszyscy przyłączą się do mnie, moich lekarzy i wszystkich na całym świecie w walce z tą straszną chorobą. Moja prywatność zawsze była dla mnie wyjątkowa i słynę z tego, że nie udzielam wywiadów. Proszę zrozumieć, że ta polityka będzie kontynuowana, brzmiała treść oświadczenia. I mimo, że wiele osób zarzucało Freddiemu, że zwlekał te 4 lata, że przez te 4 lata wiele osób mogłoby się ustrzec tej choroby, wiedząc, że nie omija ona nawet ludzi, którzy dla niektórych są nadludźmi. Ale Freddie zawsze żył jak chciał i właściwie nie był tutaj nikomu nic winien. Czasem mam wrażenie, że spodziewamy się po wszystkich bohaterstwa, a nie ma przecież obowiązku bycia bohaterem dla każdego. Gdyby każdy był bohaterem, nie byłoby to wyjątkowe. Freddie Mercury w tej sytuacji postanowił pozostać wierny swoim zasadom, ale w tym ostatnim momencie zwrócił jednak uwagę całego świata na ten bardzo poważny problem, jakim było w tamtym czasie AIDS. Zresztą był i tak jedną z pierwszych osób, która publicznie się przyznała do tego, że jest chora. Ostatnie chwile Freddiego, te ostatnie godziny naprawdę nie różniły się niczym od tego, co można zobaczyć, odwiedzając każde hospicjum. Freddie nie widział, nie był w stanie się poruszać, nie mówił, dużo spał. I w końcu po wyniszczającej walce umarł. Doskonale pamiętam wyraz jego twarzy. Co noc, gdy kładę się spać, widzę tę jego twarz. Wyglądał promiennie. Jeszcze przed chwilą był chłopcem o znużonej, smutnej twarzy, a zaraz potem uosobieniem ekstazy. W jednym momencie powróciło mu na twarz wszystko, co na niej było niegdyś. Wreszcie był zupełnie spokojny. Jego wygląd dawał ukojenie mej rozpaczy. Poczułem wszechogarniające poczucie ulgi. Zrozumiałem, że on już nie czuje bólu. Napisał w książce o ostatnim momencie z partnerem Jim Hutton. I choć tak dużo przytaczam wam słów partnera Freddiego, to jednak on sam mówił, że miłością jego życia była jego przyjaciółka. Pisał dla niej piosenki, dał jej pierścionek zaręczynowy, ale do ślubu nigdy nie doszło. To również ona była przy nim w ostatnim momencie.
Uznał, że już wystarczy, wybrał czas na śmierć, wyznała w jednym z wywiadów. Czuł, że koniec jest bardzo blisko. Każdego dnia ból się nasilał, stracił wzrok, osłabł, mógł zemdleć w każdej chwili. Jego stan stale się pogarszał. Kiedy zdecydował, że ma dość, przestał brać wszystkie leki, które przytrzymywały go przy życiu. Po prostu położył temu kres. Zatrzymał wszystko naraz. Zaskoczyła mnie jego niesamowita odwaga. Był bardzo spokojny i odszedł z uśmiechem na twarzy, dodawała. A w innym artykule ten moment opisywała tak. To była jego decyzja, aby ostatecznie wszystko zakończyć. Sam wybrał ten moment. Wiedział, że śmierć nadchodzi. Jakość jego życia dramatycznie spadła i każdego dnia odczuwał coraz większy ból. Tracił wzrok, mówiła Austin i dodawała. Spojrzał śmierci w twarz i zaakceptował, że umiera. To był spokojny moment, odszedł z uśmiechem na twarzy. Ale już jego asystent ten moment przekazał nieco mniej wzniośle. Rosa dzwonił do mnie o 5:30 rano, a Freddy spał. Ułożyliśmy go wygodnie, relacjonuje Peter Freestone. Widać było, że Freddy trochę się poruszył, a potem, gdy zmienialiśmy jego koszulę, zauważyliśmy, że jego klatka piersiowa przestała się poruszać. Bezpośrednią przyczyną śmierci Freddy'ego było grzybicze zapalenie płuc spowodowane osłabieniem, będącym efektem AIDS. W tym czasie przy Freddym był Jim, Mary oraz jego przyjaciel Dave Clark. Freddy zmarł 24 listopada 1991 roku, a informacje, które już jakiś czas wcześniej przecież docierały do mediów, że z Freddym jest bardzo źle, potwierdziły się, nie będąc jednak mniejszym szokiem dla jego fanów. Natychmiast rozpoczęła się też na szeroką skalę dyskusja na temat AIDS i tego, jak mu przeciwdziałać. Okres od śmierci Freddy'ego był najtrudniejszy w moim życiu, mówiła Mary Austin. Nie mogłam pogodzić się z jego śmiercią, nie mogłam jej zaakceptować. Musiałam polegać tylko na sobie. Zawsze był dla mnie wsparciem. Tak naprawdę zdałam sobie z tego sprawę dopiero wtedy, gdy odszedł. Cokolwiek się działo, mówił, nie martw się, kochanie, wszystko się ułoży. Kiedy już wiedział, że ma AIDS i umiera, prowadziliśmy długie rozmowy. Nie wiemy, ile czasu nam jeszcze pozostało, mówił. Ale przyjaciółka muzyka nie opuściła go. Nawet po jego śmierci, już kilka dni przed nią planowała jego pochówek. Pytała go o jego potrzeby, doskonale je znała. On poprosił ją, by miejsca jego spoczynku nikt nie poznał. Chciał po śmierci nadal pozostać tak tajemniczy jak za życia. Nie chciał, żeby ktokolwiek próbował go odkopać, co zdarzyło się już kilku sławnym osobom. Fani potrafią być skrajnie obsesyjni. Chciał, żeby miejsce jego spoczynku było tajemnicą i tak pozostanie. Mary spełniła jego ostatnią wolę. Nie zdradziła przyjaciela nigdy. Ponoć pochowała go dopiero, gdy wszystkie emocje już opadły. Wszystko również bardzo dokładnie zaplanowała. W odpowiednim momencie wyszła z domu, który odziedziczyła po narzeczonym. Służbie miała oznajmić tylko to, że idzie do kosmetyczki lub na zakupy. Tajemnicy zabrała urnę i pochowała swojego przyjaciela. A miejsca, gdzie jest pochowany, nie zdradziła nawet jego rodzicom. Ale, jak to często bywa, fani nie dawali za wygraną. Myślę, że prawdziwy fan to osoba, która szanuje to, co artysta chciałby, by się z nim stało, szanuje jego zdanie. Myślę, że jeżeli ktoś wbrew temu, kogo tak bardzo niby kocha, robi cokolwiek, nie jest to prawdziwa miłość i to się przejawia zarówno w relacjach rodzicielskich, kiedy nawet rodzice czasem wiedzą lepiej, co powinny robić ich dorosłe dzieci, kiedy żona wie lepiej, co powinien robić jej mąż albo odwrotnie. Nie jest to przejaw prawdziwej miłości. Nie można kogoś uszczęśliwiać na siłę. Trzeba pozwalać robić i popełniać swoje błędy. Trzeba pozwalać komuś odchodzić tak, jak chce. I jeżeli nawet bardzo kochamy i chcemy kogoś odwiedzać, kultywować w jakiś sposób miejsce jego spoczynku, a ta osoba tego nie chce, to po prostu to uszanujmy. Fani próbowali odkryć jednak te tajemnice. Wszystko za sprawą tabliczki, którą zauważono na jednym z cmentarzy w Londynie. Było na niej napisane prawdziwe imię Freddy'ego Mercurego. Mary Austin jednak wszystkiemu zaprzeczyła. Freddy z całą pewnością nie jest pochowany na tym cmentarzu. Według legendy prochy wokalisty zostały wrzucone wraz z urną do jeziora genewskiego, nad którym lubił spędzać czas i nagrywać albumy. Inna opowieść mówi o tym, że Mary Austin zakopała je pod drzewem wiśniowym w ogrodzie. Ale Mary zapłaciła również wysoką cenę za to, że otrzymała cały majątek po swoim byłym narzeczonym i wiernym przyjacielu. Nie wszyscy rozumieli, dlaczego otrzymała tak dużo. Myślałam, pozostawiłeś mi zbyt wiele.
Zarówno jeśli chodzi o majątek, jak i o rzeczy, którym trzeba sprostać. Nie czułam się na siłach. Ostrzegał mnie, że dom będzie prawdziwym wyzwaniem. Jestem wdzięczna za te słowa, ponieważ zazdrość uderzyła we mnie z siłą japońskiego pociągu ekspresowego. To było bolesne, opowiadała w jednym z wywiadów. Faktycznie dom stał się miejscem pielgrzymek, rzeszy fanów. Otoczony wielkim murem, został przez nich przyozdobiony. Możemy przypuszczać, że Frediego zdiagnozowano w bardzo późnej fazie choroby. W tamtych czasach faktycznie nie było możliwości, żeby uratować pacjenta, mówi w rozmowie z Medonetem Monika Baciąga-Jasik, specjalistka chorób zakaźnych. Dramatyczna historia HIV-AIDS związana była z poczuciem bezradności i frustracji. Jako lekarze, naukowcy stanęliśmy w obliczu nowej, tajemniczej choroby. Co prawda właśnie w 1987 roku, kiedy zdiagnozowano Frediego, zaczęliśmy na świecie podejmować pierwsze próby leczenia pacjentów zakażonych HIV, jednak bardzo szybko okazały się one nieskuteczne. Dopiero 3 lata później, rok przed śmiercią Frediego, zaczęliśmy stosować w terapii HIV leki antyretrowirusowe. Również ta strategia okazała się bezskutecznym postępowaniem, choć dzięki niej niektórym pacjentom udało się przetrwać do 1996 roku, kiedy faktycznie dokonał się ogromny przełom w leczeniu antyretrowirusowym. Wtedy to wprowadziliśmy terapię trójlekową, która stosowana jest do dziś. Daje nam to możliwość całkowitego zahamowania replikacji wirusa, a tym samym możemy zapobiec postępowi choroby. Dzięki temu obecnie zakażenie HIV to choroba przewlekła, a czas przeżycia pacjentów jest porównywalny do populacji ogólnych. Wszystko wskazuje więc na to, że Freddie Mercury miałby ogromne szanse na przeżycie. Mógłby nagrywać wielkie przeboje i cieszyć się życiem do dziś. Prawdopodobnie, bo wszystko po raz kolejny zależałoby od czasu, w jakim byłby zdiagnozowany. Dlatego tak ważne jest regularne badanie się. To byłoby możliwe pod warunkiem, że diagnoza zostałaby postawiona w odpowiednim momencie. Niestety nadal mamy problem z późnymi rozpoznaniami. Tragiczna historia tego muzyka zwiększyła świadomość dotyczącą HIV i AIDS. I dzisiejsze leczenie, jak widzicie, daje szansę na normalne życie. Nie tak jednak, byśmy się tą chorobą zupełnie nie przejmowali. Najnowsze badania wskazują na to, że wirus HIV ma się dobrze szczególnie wśród najstarszych pacjentów, wśród seniorów właśnie. Z tego powodu, że często osoby, które są już starsze, nie boją się niezaplanowanej ciąży, w związku z czym po prostu się nie zabezpieczają. Jeśli prowadzą bujne życie miłosne, bywa, że zarażają się tą chorobą i nieświadomi roznoszą ją dalej. Dlatego tak ważne jest to, żeby o tym pamiętać. Na dziś to już wszystko. Jestem ciekawa, czy wiedzieliście, jak wyglądały ostatnie chwile tego legendarnego muzyka. Czy należeliście do grona jego fanów? Jeśli tak, to oczywiście zapraszam Was do tego, żebyście pozostawili kilka słów w komentarzach i do tego, byście oglądali mnie w kolejnych odcinkach, które będę dla Was przygotowywać. Dzięki za dzisiaj. Cześć!